Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, nagle i niespodziewanie. Przeczytaj pierwszy do Tesaloniczan 5:1-3 i Dzieje Apostolskie 1:6-7. Co oznaczają czasy i pory w tych wersetach? A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle na nich nagła zagłada przyjdzie. Jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Dzieje Apostolskie. 1:6-7. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Dzień Pański jest wyrażeniem często występującym w Starym Testamentowych wypowiedziach dotyczących sądu. Oznacza zdecydowaną i ostateczną interwencję Boga oraz akceptuje negatywne skutki nieposłuszeństwa. We fragmencie listu analizowanym w dzisiejszej części lekcji Paweł łączy tę wcześniejszą koncepcję z analogią złodzieja wprowadzoną przez samego Jezusa. Potrójna ilustracja Dnia Pańskiego, złodzieja przychodzącego nocą i bólów porodowych przedstawia ten sam fakt. Powtórne przyjście Jezusa będzie nagłe, niespodziewane i nieuchronne dla bezbożnych. Czas końca nie jest czasem przygotowania na koniec. Czas przygotowania jest teraz. Jednak w 5:4 apostoł wyraźnie zaznacza, że jego celem nie jest przestraszenie Tesaloniczan. Wiedzą oni, że Pan przyjdzie jak złodziej nocą. To inni, ci, którzy wołają pokój i bezpieczeństwo, będą zaskoczeni nadchodzącą zagładą. W Dziejach Apostolskich, 1:6-7, czytamy, że uczniowie Jezusa pytali go o czas końcowych wydarzeń w historii świata. Jednak on nie zaspokoił ich ciekawości w tej kwestii. Nie było im dane poznać daty końca świata. Możemy się domyślić, że wyrażenie czas i pory, chwile dotyczy próby obliczania daty końca świata. Takie próby wydają się interesujące, ale są szkodliwe w sensie duchowym. Powodują albo rozczarowania, gdy wyznaczona data mija, albo odwlekanie przygotowania, gdy wyznaczona data sięga daleko w przyszłość. Jaki paralelizm występuje między Łukasza 21:34-36 i Tesaloniczan 5:1-11? Przeczytamy pierw Łukasza, 21:1. Od 34:38. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niebo sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się na cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, aby go słuchać w świątyni. I teraz 5:1-11. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należycie do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. W Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 34 wiersz, wielu ludzi za pomocą alkoholu i rozrywek stara się uciec przed duchową odpowiedzialnością. Inni mogliby skupić się na duchowym przygotowaniu na czas końca, ale odwodzą ich od tego troski i zmartwienia dnia codziennego. Nagłość końca oznacza, że nadchodzi czas, gdy nie będzie ucieczki dla obojętnych i zadowolonych z siebie. W ostatnim zdaniu Łukasza 34-36 jest mowa o ratunku dla tych, którzy czuwają. Czy możemy żyć w poczuciu pilności, świadomości bliskości przyjścia Chrystusa, a jednocześnie nie popadać w fanatyzm i skrajność? Jak możemy znaleźć równowagę w tej kwestii? Przedstaw klasie swoje przemyślenia. Dziękuję.